Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj oczywiście House Flipper. Teraz sobie jeszcze przypomnę, jak tu się grało w tą grę. Aha, dobra, no to już sobie przypomniałem wszystko. Dobrze, tu się przytrzymywało, tu się tabem. No dobra. Ach, ten mój piękny domek. Tu sobie coś wyburzyłem. Dobra, nieważne. Zobaczmy, jakie cudowne zlecenia na nas czekają. Aż 8. Bunkier. Posprzątanie garażu, malowanie domu. Dom do odnowy, Kitch House. Nawet tam to może Kitch House. Siema. A zatem akceptujemy to zlecenie i idziemy. Dzisiaj chciałbym przynajmniej dwa zlecenia zrobić. Dawno nie było filmu z tej gry, a seria wciąż jest aktualna. Plus to, że no, ta gra trochę będzie na tym kanale, gdyż zanim skończymy wszystkie zlecenia, zanim skończymy kupować domy i je odsprzedawać, przecież tyle czasu minie. Tu raczej nie mam nic do zrobienia. Dobra, co? O Boziu, 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 sprzedaj przedmiot. Zdjęcie ratusz. Skąd mam wiedzieć, gdzie jest zdjęcie ratusza? Aha, dobra, to mogę posprzedawać. Dobra. Podobają mi się już te takie zlecenia, gdzie mogę sobie dorobić troszeczkę. Dobra. Tego nie mogę. To nienormalne, możliwe. Dobra, to sprzedajemy meble. Po biednej cioci. Dobrze, co jeszcze? O, to też mogę sprzedać. Coraz bardziej mi się to wszystko zaczyna podobać. Pięknie, pięknie. Tutaj to, tą szafę chcą, żebyśmy sobie zostawili. No tu trzeba będzie coś tam szpachlować. Coś tam podpadało. Okej. Tu też mamy jakieś takie coś do posprzedawania. Tą lampę zostawić. Dobra, idziemy. Coś tu jeszcze mamy. Nie. W łazience wszystko jest tak, jak ma być. Dobra. Tu są jeszcze dwa obrazy. Dobra, muszę zniszczyć trochę ściany, więc bierzemy mojego młotka. Tą ścianę widzę, że już muszę wyburzyć. A więc nie ma sprawy, wyburzamy. I pięknie. Nie będzie tej ściany tutaj. Łup, dobra. Ma się tu pięknie. Walnie. Okej. Hop, 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 hop. Pięknie. Okej, tutaj mamy też jakieś takie. O. Trzeba będzie w ten młotek powpakowywać jeszcze jakieś osiągnięcia, bo żeby się lepiej wyburzało tutaj te rzeczy, dobra. Tu jeszcze mamy na górze jakieś kawałki ściany. Ciekawe co by było, gdyby właśnie w tym momencie ta ciotka wróciła, która pojechała gdzieś tam. To by było. Ja tu ścianę wyburzam. Pięknie. Tutaj poznikało, tutaj także. Dobra. Muszę tutaj pomalować kolorami mandarynkowa, pomarańcz i po prostu biały. No to bierzemy mandarynkowo pomarańcz i po prostu biały. No. Bierzemy to pomalowane. No i super. Teraz to już możemy sprzedać. Co tu jeszcze? Wyspa kuchenna ze zlewem. To już na szczęście tu możemy, dobra. Wyspa kuchenna ze zlewem. Dość tak poustawiam, bo to i nie płacą za ustawianie tego, co już sami będą. Krzesło. Ile miałem tego krzesła kupić? Hmm.
Dobra, kupmy jeszcze to. Pięknie. Krzesła barowe. Lodówka. Japońska. Japan, czy jakoś takoś. Sofa, ja tego nie będę ustawiał. Mi się tego nie chce ustawiać. Szafka. Teraz się tu walniemy. Się zdziwił, jak tu wejdą. Dobra. No to jeśli chodzi o to pomieszczenie, to już jest wszystko. Trochę tą sofę przesuniemy, żeby łatwiej się tu łaziło. Dobra. Co tutaj? Aha, musimy wyburzyć tą ścianę. No dobra. No to bierzemy się za wyburzanie. Okej, no tu też będzie trzeba nakupować jakieś rzeczy. Dobra. Pięknie, też już usuniemy tą ścianę. Trzeba nie będzie też pomalować. Mam nadzieję, że nagle mi wyskoczy jakieś osiągnięcie, a nie tyle co osiągnięcie, co możliwość ulepszenia tego, tej wybijania ścian, bo o, tureśmy walnęli niepotrzebnie. No i trzeba będzie odbudowywać ścianę klientowi. Super. O, punkt umiejętności. O, zwiększymy. O, szybsze burzenie, dokładnie. Bierzemy szybsze burzenie. To trzeba będzie klientowi ścianę odbudować, więc to już tutaj stąd wywalimy całe. Żeby później nie było, że nasza firma tej, prawda, ludzi oszukuje, to pięknie się domuruje. No i pięknie mamy. Ściana odbudowana. Teraz tak. A to jeszcze musiałem sprzedać, plus obraz słoneczniki. Teraz trzeba będzie pomalować zadania. Wypływają cytrynę. Dobra, tutaj mamy 100%. Teraz to tak. To sprzedamy, to się usunie. Aha, tego nie można usunąć, dobrze. Bierzemy młotek i jeszcze to tu usuniemy. Dobra. I musimy nakupować teraz. Wyro. Op. Co tu jeszcze? Regał kal. Tu się walnie. O. Krzesło. Szafka, czy co to nie jest? A, stolik nocny. Nie pomyślę, że to jest stolik nocny. I narożne biurko. Dobra. Tu również mamy wszystko. No, tu mogłem odmalować, ale tu także nic. Nie mam. Dobra, odmalujemy. Może da mi to nieco. Zobaczymy. Teraz mam 12496. Tam 14. Zobaczymy, czy jak to odmaluję. Tak, to troszeczkę mi tu więcej. To. Dobra. No, to w piwnicy, ale w piwnicy nic nie mam, dokładnie. No to enter. I tak chcę ukończyć 100%. No i pięknie. Mam nadzieję, że klient zadowolony, prawda? Ja chyba też jestem zadowolony. Moglibyśmy może zobaczyć jakiś domek, może kupić kolejne takie. No mamy 70 tysięcy, czyli w zasadzie możemy już jakiś domek kupić. Myślę, że taki kempingowy. No nie przeniesiemy do naszej bazy, my go sprzedamy jeszcze. Dobra, to kup dom i przejdźmy do niego.
tutaj fajne jest to, że mamy pole do popisu, bo możemy robić tutaj co dokładnie chcemy. Co chcemy, możemy tutaj robić. Dobrze, dobra. No to tu mamy takich ziomeczków, którzy nam tu będą oceniali nasze działania. Dobra, wywalamy śmieci. Pięknie, pięknie. Bierzemy szczotę i trzeba tutaj to umyć. Żeby nie było, że jakąś brudną chatę sprzedajemy. Pięknie, tu też jakieś zacieki, czy co to nie jest. Też jakieś takie zielonkawe, co się. Pięknie, myjemy, myju, myju. Chata musi być czyściutka. Jest jeszcze trochę brudno, no coś ty. Nie zauważyłem. O, tu jeszcze trzeba będzie okna umyć. O, tu jeszcze trzeba pięknie, 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 pięknie. Dobra. W środku są jeszcze zabrudzenia. Okna się umyje później. Dobra, co my tu mamy? Można tej część rzeczy umyć. Ale część się stąd ewidentnie powywala, bo... Dobra, no to tak. Wyraz sprzedamy, to też. To też to są jakieś stare rzeczy niepotrzebne w ogóle. Nawet źle wyglądają, więc to też się wywali. Co tutaj mam? A to też już bym to wywalił. Co jeszcze tutaj? Dobra, tu mamy jeszcze jakieś rzeczy do wyrzucenia. To w sumie nie wygląda źle. To co ten dywan już. To szafkę też. Te narzędzia można tutaj zostawić tak naprawdę. Umyjmy te okna. Pewnie też ileś powycinam, bo to nie jest najciekawsza rzecz na świecie. Pięknie to okno. My to są jakieś duże różnice, to nie widzę tutaj, ale to jeszcze mam nici. Pajęczynę bardziej niż nici. Też trzeba będzie usunąć. No i pierwszy dom będziemy mieli tak naprawdę już kupiony. Dobra. Tu jeszcze trzeba umyć. Pięknie tu też. Jeszcze to umyjemy pięknie. O, tu. Dobra. Tutaj trzeba jeszcze. Dobrze, tutaj. I niedługo tą chatę tutaj skończymy. Robi tu, nie wiem, może odmalujemy jeszcze. W sumie będzie jakoś można. Dobra. To okna mamy wszystkie. Teraz tak. To lodówkę też bym wywalił. Ta nie wygląda źle. Tu można jedynie te takie rzeczy tutaj powywalać. To jednak bym usunął. To też. To też. No i co? Te drzwi. Trzeba będzie. Teraz tak. Drzwi. Takie wejściowe, pięknie, jak tu się obracało, shift plus kropka, aha, tak, hop, no i mamy drzwi, dziwnie się te drzwi teraz wstawia, potrzebujemy tutaj kaloryferów. Kaloryferów. Pięknie. Kupujemy zatem tenże kaloryfer i montujemy. Dobra, także mamy też trzeba kupić.
gotowe. Teraz jeszcze zobaczmy, czy tutaj trzeba. Nie, tutaj nie trzeba. Dobra, jeszcze lodówka. Lodówka. Nie, ogólnie. Tutaj mamy. Taką lodówkę sobie weźmiemy. Tutaj dziwne obracanie jest, no ale... Dobra, mamy. Mamy lodówkę, można jakieś łóżko. A takie sobie weźmy. O. Jakąś szafkę można. Dobra, nieważne. Jeszcze meble. O, regał weźmiemy. Jeszcze raz odwrócimy. No i pięknie. Można by to obmalować, ale... Zobaczmy. Wstawiamy na aukcję. Aby przebiło cenę, którą kupiliśmy tutaj ten dom. Dobra, jeszcze będziemy negocjowali. O takie. No i pięknie. Akceptujemy tą ofertę. No i tyle. I w ogóle jeśli chodzi o ten film, to już będzie na tyle. Także dobra.